Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Ta część sezonu, która już za wami, to była bardzo udana, można powiedzieć, faza tego sezonu, bo jesteście liderem, a przede wszystkim jako Beniaminek świetnie się spisujecie w tych rozgrywkach. Tak, tak, jesteśmy zadowoleni, ja i tam chyba zarząd też z tego miejsca. No, mamy 8 mecz, pierwsza porażka, także naprawdę wygląda to nieźle, jeśli chodzi patrzeć na tabelę. No, dalej zobaczymy, no teraz niestety troszeczkę nam się kadra zmniejszyła, ale to na tyle mamy już na tyle chłopaków, że uważam, że damy radę, nie? I jakieś tam wyższe miejsce na tą koniec rundy zajmiemy, nie? A jeśli chodzi o tą przerwę między awansem, ta przerwa letnia, był zespół wzmocniony zawodnikami? Znaczy tam było, jest trzech chłopaków, ale to nie są jakieś wzmocnienia, tylko po prostu chłopacy, którzy chcieli z nami grać. Nie szukaliśmy na siłę, udało się tam Mateusz Konieczny przez Lasek, co chłopak z Opatowa jest. Taki Bartek Osociak, Marcinek, młody chłopak, także nie są tam jakieś wyszukane wzmocnienia. Tobiasz Krawczyk jeszcze też z nami gra, co nie grał prędzej, ale mówię, tak, nie szukaliśmy na siłę jakichś wzmocnień, po prostu chcieliśmy utrzymać drużynę jakoś, reszta wszystko zostało z tej B klasy i gramy swoimi chłopakami. Na razie to jakoś tam działa, nie? Muszę zapytać o tą taką, powiedziałbym, aferę koszulkową. Już w klubie rozmawialiście, wyciągnęliście jakieś konsekwencje, coś w stosunku do tego chyba nieładnego zachowania. No nieładnego, nie popieramy tego, także dlatego chłopaki są zawieszeni na 4 mecze. No ale czy mówię, jestem z chłopakami na dobre, na złe, także stało się, to nie są jacyś źli chłopacy, że to nie są jakieś recydywy, że to jest któryś raz, tylko po prostu no tak się stało i nie pochwalamy tego, ale też nie robimy z nich przestępców, kryminalistów. Przykre to jest i przepraszamy drużynę Zawiszy. Ale jesteśmy też z tej samej gminy, także czy tak bardzo robić z tego nienawiść? No uważam, że nie, no pogódźmy się i grajmy dalej razem i niech wygra lepszy na boisku, nie tam jakieś sytuacje pozaboiskowe, nie będziemy tego rozstrząsać. No niestety sportowo was straciliście, bo brakowało ich w starciu ostatnim właśnie z Breliniem tych czterech zawodników. No tak, brakowało, ale no mówię, kadry mam na tyle szeroką, że uważam, że chłopaki tak, ci co właśnie są teraz, muszą grać, także pokażą się, to jest dla nich też dobry moment, że pokażą się i będą walczyć i za tydzień już oczywiście gramy o 3 punkty z Trębaninem.